przyjechało z Chin. Moje... Ale wiejskie. Hej, dzień dobry. Biała reklam. Witam, witam i o zdrowie pytam. Moi drodzy. Przyjechało z Chin. Moje... Ale wiejskie. Moje tui na telefon. Takie... No co? Znaczy, no... No już wam pokazuję, no. Tak się, no widzicie, jak się zaskoczyłam. No nie wygląda najgorzej. No ale sprawdźmy to. Czy guziki dobrze działają? O, dobrze działają guziki, to jest najważniejsze, bo czasami jest takie tui, nie, że guziki są po prostu do kitu. Nie wygląda źle. Halo, czy mamy połączenie? Nie no, taki trochę... Czekajcie. Jak tak patrzę, może wcale nie jest taki ładny. Halo, czy na tym uchu lepiej wygląda? Dobra, nie jest zły, bo ja mam takie, nie wiem czy widzicie, ono ma takie, no w tej kamerze tak nie widać, bo nie ma ostrości. Takie mam śnieżynki, one nie latają i no to takie świąteczne jest, no. I ja nie chcę takiego świątecznego. Dzisiaj to ja mam paraliż, patrzcie na to. Wczoraj wam mówiłam, że zaczyna boleć mnie gardło, nie? I dzisiaj mam coś, czego nie miałam od kilku lat. Jest ten paraliż szyi taki, bo tego wieje. I ej, w tą stronę, no normalnie mogę tak, nie? A w tą stronę mogę tylko tyle. I wtedy musicie całym ciałem operować. To jest takie głupie, nie? Boże, kilka lat tego nie miałam. A pamiętam, że kiedyś był taki okres w moim życiu, że często mnie tak łapało o Jezu, to owianie, ale to jest głupie, nie? Chcesz się odwrócić i kuźma nie możesz i tak, jak taki paralityk, okropne, to jest naprawdę kilka lat tego nie miałam. Teraz jestem w trakcie przekąski, mam tarczyński nadziane, ale wyskoczy wam teraz śniadanie. No jak są takie zwykłe śniadania, gdzie trzeba kuźwa ugrzać jajo albo kiełbasę, no to nie nagrywam tego, nie? No bo to jest bez sensu, ale jak robię jakieś tam inne omlety, czy na przykład no coś tam innego, no to wtedy nagrywam. A tak nagrywam wam przebitki, no bo nagrywam wam codziennie, co jem w ciągu dnia, wszystkie moje posiłki. A ja w ogóle, jak byłam mała, to ja kochałam kiełbaski. Ja mówiłam do mamy, mama, kałaskę, kałaskę. I ja do tej pory tak lubię kiełbasy, wiecie? Lubię. Jak byłyśmy małe, to razem z moją siostrą, jak wchodziły kabanosy, to też uwielbiałyśmy ciągle jeść kabanosy. Albo salami takie podsuszane. Albo w ogóle smak salami. Uwielbiam. No i naprawdę uwielbiam kabanosy. I wziąłem sobie tarczyński nadziane cheddarem. Także to jest teraz moja przekąska. Wy widzieliście teraz śniadanie. U nas tu na przejeździe kolejowym jest stop tak wielki, że aż oczy wybija, no ale oczywiście inna rejestracja. I fu, podszedł. Teraz zobaczycie obiad i to były pałki z kurczaka z odrobiną miodu, trochę oliwy, przyprawa do kurczaka, to było wstawione do piekarnika, do tego ziemniaczek, surówka, kupna grześkowiaka, bardzo lubię, a ogórek konserwowy z piwnicy? No nie wiem. No ewidentnie jak zabaweczka dla dzieci, nie? Tak wygląda. Chyba pierwszy raz w życiu przesadziłam. Baba? Co? Co mówię do widzów? Co mówię do widzów? Ona ma naklejkę z przedszkola, wiecie? Bo jak wychodzą i są grzeczni, to dostają naklejkę, nie? I wybrałaś sobie widły. To jest naklejka. Widły. Widły na mamę. Ale wiecie, że skończyło się zimno. Jest 11 stopni Beskidu. Ja chodzę w tej kurce, wie, co mi tak ciepło dzisiaj? Ja patrzę, tu jest 11 stopni, nie? Fajnie, naprawdę. Nie wiem, czy z tyłu jest widać, jak kot siedzi na wyspie kuchennej. Ryszard! Zapraszamy na dół. Waga może oznaczać tylko jedno. Zrobimy sobie podsumowanie miesiąca odchudzania na poście przerywanym 16:8, który stosuję po raz kolejny w życiu. I moi drodzy, jest małe oszustwo, dlatego że dokładne 30 dni minie za 4 dni. Więc mamy małe oszustwo. I dzisiaj zobaczyłam na wadze 6 i mamy, uwierzycie w to, równe 4 kg. Równiutkie, bo było 73,7, mamy 69,7. 4 kg. 4 kg po prostu płonę. I to jest ta waga, którą wam ostatnio polecałam i teraz też. To jest waga Huawei'a. Ona nie jest droga, bo
Jak ja ją kupowałam wiele lat do tyłu, to była dużo droższa. Nie wiem, czy około 200 zł nie kosztowała, teraz kosztuje stóweczkę. Ja ją mam spokojnie 4 lata i to jest waga, którą ja wam polecam, dlatego że jak ją postawicie w 15 miejscach, to macie taką samą wagę, a nie jak te stare kiedyś. Pamiętam, jak miałam te pierwsze wagi takie w domu elektroniczne, to było tak, że w tym miejscu tyle, człowiek zachwycony, zaraz w tym miejscu dodało i tak czar prys tego odchudzania. Także polecam wam serdecznie z całego serca tą wagę. Jest w informacji pod filmem, możecie sobie zobaczyć. Tak wygląda sytuacja po miesiącu. Idealnie, idealnie. To jest to, co ja zawsze od pierwszego odchudzania, ponad 10 lat temu, gdy schudłam 45 kg, ta sama metoda. Im wolniej, tym lepiej. A kilogram na tydzień to jest właśnie takie zalecane nawet przez specjalistów. Więc to jest idealny wynik. Idealny wynik. Ostatnio padały też pytania, czy ja jem systematycznie w danych godzinach. Od wstania w przeciągu godziny jem to śniadanie. Najlepiej by było, gdyby to też było w miarę systematyczne, no ale dobrze wiemy, jak życie wygląda. I czasami jest dzień, w którym naprawdę nie piję kawy, bo nie mam na to czasu. Bo wiecie, jak to jest? To jest coś, czego się z niektórych ludzi nie wyplewi i niektórzy ludzie uważają, że to, co jest we vlogu, to jest tylko to. Nic więcej ci ludzie poza tymi vlogami nie robią. Nie ma życia innego. Oni nic nie robią, nie mają w ogóle żadnych zajęć, znajomych, nikogo, nie rozumiecie. Także naprawdę są dni, w których no, ja też nie mam czasu kawy wypić. A jeżeli chodzi o te posiłki, no to dostosowuję je do każdego dnia, po prostu. No jak jest czas, to wtedy jem i zaczynam mniej więcej od godziny 8 jeść śniadanie i kończę na godzinie o 16, maksymalnie 17. Ostatnio byłam na pobieraniu krwi, no to mój ostatni posiłek był o 18, no bo rano nie mogłam jeść, musiałam śniadanie zjeść później i powiem wam, że to jest dla mnie straszne. Ja naprawdę w przeciągu godziny, jak nie zjem śniadania, to się jakoś nazywa nawet chyba, że ja taka jestem bez życia, taka bez energii, ja potrzebuję tego śniadania. Się tak nauczyłam jeść te śniadania, że to jest koniec świata. Ja w ogóle lubię śniadania. Powiem wam, że nie sądziłam, że to tak pięknie wyjdzie. Także dalej będę wam pokazywała to, co jem każdego dnia. Znam w jakiś sposób ten swój organizm i wiem, co mu jest potrzebne, ile jest mu potrzebne do tego zjedzenia, żeby schudnąć. No i się okazuje, że to, co jem, to nie jest za mało. No bo wynik 4 kg, tak? Jest jak najbardziej adekwatny do tego, co jem, a ja nie jem nic więcej poza kamerą. No wszystko musicie dostosować do swojego stylu życia, stylu bycia. Waga, do której ja dążę, w której ja się zawsze bardzo dobrze czułam, to jest takie 64 kg, także jeszcze nam zostało 6 kg. No to myślę, że te półtora, maksymalnie 2 miesiące i wakacje nasze, moi drodzy, wakacje nasze, syrena! A teraz wy napiszcie mi, jak wam idzie, bo wiele osób też zaczynało razem ze mną w dniu, gdy ja wrzuciłam tego vloga, że znowu zaczynam się odchudzać. No i jak wam idzie? Ja, tak jak widzicie, to co wam mówiłam, że mam w sobie takie zaparcie, jak za pierwszym razem, gdy schudłam te 45 kg, powiedziałam, że się zesram, dosłownie się zesram, a schudnę. No takie coś mi się zrobiło. No i jak widać, są rezultaty tego. Bo naprawdę trzymam michę ostro. Później jak schudnę, oczywiście daj Boże, żeby mi się udało. To, że pierwszy miesiąc mi poleciał, to nie oznacza, że drugi będzie też cudowny i wspaniały, bo to nigdy nic w życiu nie wiadomo. Więc nie mów hop, zanim nie przeskoczysz. Ale gdy zrzucę te jeszcze 6 kg, to też wam będę nagrywać codziennie, co jem, żeby utrzymać moją wagę. I pamiętajcie, że wszystko, co ja pokazuję, jak widzicie, działa na mój organizm. Ilości spożywanego jedzenia. Dla kogoś to może być za mało, a dla mnie zobaczcie. Żeby schudnąć, jak ja bym jadła więcej, no to widzicie, ewidentnie mój organizm przy moim trybie życia potrzebuje no takiego odżywiania i dobrze się czuję. Ostatnio też znowu robiłam badania krwi, chociaż niedługo znowu będę musiała zrobić jeszcze raz takie dogłębniejsze, bo my tak 2 razy w roku robimy takie fest porządne badania krwi. Przypomniała mi się jedna rzecz, którą też mówiłam w filmach, gdy schudłam za pierwszym razem, jak miałam te 104 kg. Halo? No to tam. Sorry, miałam telefon. Ja wtedy, gdy robiłam sobie też badania krwi przeróżne, ja miałam wszystkie wyniki, które... Znaczy nie, wiecie co? Nigdy nie miałam złych wyników tarczycy. Tarczyce od lat, tfu, bo to też nigdy nic nie wiadomo oczywiście, zawsze miałam dobrą. Ale wszystkie inne wyniki, hemoglobina, OB, to ja miałam tak wysokie, że każdy lekarz, jak widział moje wyniki, to się łapał za głowę. Nie wiedzieli, co mi jest, słuchajcie. Mi robili nawet jakieś różne badania pod kątem nowotworów, bo ja miałam tak złe wyniki, jak ważyłam 104 kg. I ja byłam
Uwierzcie mi, że ja byłam u tylu specjalistów, u tylu lekarzy i nikt mi nie był w stanie powiedzieć, gdzie miałam próby wątrobowe złe. Jezu, co byście tam nie mieli w tym, oprócz tarczycy, to ja miałam wszystko złe. Wszystko, wszyściutko. I to miałam czasami tak powyżej, albo tak poniżej, że to był szok. W momencie, gdy schudłam, poszłam zrobić sobie badania. I uwierzycie w to, że miałam wszystkie wyniki, jak z książki. To, co ja miałam, jak się lekarze łapali za głowę, a to, co ja miałam po schudnięciu, ja miałam książkowe wyniki. Książkowe! No to jednak też o czymś to świadczy, że ta otyłość ma wpływ ogromny na nasze zdrowie. Ja przeżyłam to na własnej skórze, ja naprawdę też momentami byłam wystraszona, czy ja rzeczywiście nie jestem na coś bardzo poważnie chora. I oczywiście wiele lekarzy mówiło mi, schudnąć. No i w końcu jak schudłam, to się okazało, że cały mój organizm zatruwała właśnie ta nadwaga. Wszystko było źle. Mam nadzieję, że wam też tak dobrze idzie i że też pokochaliście swoje wagi. Ej, to jest to, co mówiłam ostatnio, nie? Że to jest niby teraz 4 kg i to się tak wydaje, co to jest 4 kg? Ale weźmy sobie 4 kg cukru, nie? Udźwignijmy to i trzymajmy to tu, no bo jesteśmy w stanie jeszcze to utrzymać tutaj te 4 kg i wyobraźmy sobie, że te 4 klocki były na naszym ciele, że my to dźwigaliśmy. To jest niesamowite, tak jak wam ostatnio wyobrazowałam, że jakbym wzięła te 45 kg cukru i wsadziła na siebie, obłożyła się tym i pomyślała, że ja to cały czas dzień w dzień dźwigałam, te moje stawy to dźwigały, to wszystko było na moim ciele. To jest niesamowite. A w ogóle, jeszcze jest jedna bardzo ciekawa rzecz. Z biegiem lat zmienia się bardzo dużo rzeczy. I tutaj też trzeba zachować zdrowy rozsądek, moim zdaniem. Zmieniają się różne wytyczne w zdrowiu. Wiem, że w temperaturze ciała, jak było 36,6, to też się coś zmieniło. Ciutkę jest niby norma inna. Na przykład normy cholesterolu się zmieniły. I w wielu krajach norma cholesterolu jest dużo wyższa niż ta, która jest u nas. Ostatnio, z ciekawości, wpisałam sobie, wiecie, kalkulator BMI, wpisałam sobie mój wzrost, nie? I wpisałam sobie moją wagę i mi wyskoczyło, że ja mam wagę prawidłową. Ja pamiętam jak dziś. Przy moim wzroście na kalkulatorach BMI pokazywało mi prawidłową wagę 58 kg. Ja to nawet pamiętam, że nagrywałam to we vlogach któryś, że sprawdzałam sobie na tych kalkulatorach i prawidłową wagę u mnie przy moim wzroście, ja mam 168 cm. I pokazuje mi, że teraz, jak ja ważę 70 kg, no tam, no zobaczyłam tę szóstkę rano, to pokazuje mi, że ja mam prawidłową wagę. To też się kuźwa tak zmieniło, że to jest po prostu szok. I ja nigdy nie brałam pod uwagę tego BMI, tylko biorę pod uwagę to, co patrzę w lustro. I naprawdę ja przy 64 czuję się po prostu no fenomenalnie, idealnie. Patrzę w lustro i to jest to, co ja chcę od swojego ciała, w czym ja się czuję dobrze. Także ja nigdy nie sprawdzałam tego pod względem takim, żeby się trzymać tego, żeby schudnąć według tego kalkulatora. Tylko to mnie też zdziwiło, że to też się bardzo zmieniło. Kiedyś mi pokazywało przy moim wzroście, przy tych kilogramach nadwagę. A teraz, że ja ważę normalnie, prawidłowo, to jest to, co z tymi rozmiarówkami w sklepie, kuźwa. Ja nie wiem, próbują ludziom z mózgu zrobić naprawdę niezłą wodę i musimy tutaj brać naprawdę ogromne poprawki. Chodzi o sam fakt, że ja przy mojej wadze, wiele lat do tyłu, gdzie te rozmiarówki naprawdę były takie, jak być powinny, to gdzie ja przy mojej wadze, słuchajcie, od góry S-ka, ja mam niektóre spodnie S-ki, no to jest, kuźwa, moim zdaniem nie do pomyślenia. Kiedyś te rozmiarówki były naprawdę normalne, a teraz nie wiem, co to ma na celu. Moim zdaniem to jest takie tuczenie społeczeństwa. No skoro ja według kalkulatora nie mam nadwagi i skoro idę do sklepu i kupuję sobie S-ki, no to kuźwa, to znaczy, że już nic mniejszego nie kupię. A co ma zrobić ten, co nosi prawdziwą S-kę, tak jak kiedyś było? To on jak idzie, kupuje S-ki, to się kuźwa czuje jak w worku. Tak jak powiedziałam, ja nie słucham żadnych kalkulatorów, sprawdziłam to z ciekawości. I to, co z biegiem lat zapamiętałam, to wam teraz powiedziałam. I ze wszystkimi innymi rzeczami też podchodzę z głową. A co do wyboru kilogramów mojej wagi, no to właśnie jest lustro.
Staję przed nim, mam tyle i tyle, czuję się dobrze. Ktoś może mieć taki wzrost, taką samą ilość kilogramów, jak jej powiedzieć, ja nie chudnę więcej, ja się czuję dobrze. I bardzo dobrze, o to w tym wszystkim chodzi. Ja myślę, że w tym oto momencie nie zmienia to faktu, żebyście pisali te komentarze, jak wam idzie. Mam nadzieję, że też wam idzie. Jeżeli wam idzie wolniej, to najważniejsze, że do przodu. Było śniadanie, była przekąska w samochodzie, był obiad, teraz jest mała miseczka truskawek. Niestety nie nagram wam kolacji, dlatego że ja już w dniu dzisiejszym kończę tego vloga, bo nie zdążę go wyedytować, żebyście wy go mogli w dniu dzisiejszym zobaczyć. Także dzisiaj kolacji nie zobaczycie, no bo nie jestem w stanie tego fizycznie wam pokazać, żeby był film i kolacja. I jeżeli jest ochota i życzenie, subskrypcja, kciuk do góry i widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć! Understand that we get one chance, you.